Po zdobyciu mistrzostwa pierwszej ligi suwalscy siatkarze nowy sezon rozpoczną w Lidze Plus. To ogromny sukces drużyny, wielka radość kibiców, ale również znacznie większe potrzeby finansowe klubu. Okazało się jednak, że o sponsorów siatkarscy mistrzowie nie muszą się martwić. Od 7 maja występują pod nazwą Ślepsk Malow Suwałki. Ogromnie cieszymy się z sukcesu, który klub osiągnął. Ogromnie się cieszymy z tego, co przed nami. Cieszę się, że Państwo dzisiaj jesteście. Ja tylko słowem wstępu powiem, że dzisiaj jeszcze bliżej jesteśmy z firmą Malow. Spotkaliśmy się tu, żeby ogłosić to, że nowy rok, nowy sezon, najbliższe dwa sezony, bo do roku 2021 będziemy występować pod jedną nazwą MKS Ślepsk Malów Suwałów. Jesteśmy jako firma, osobiście tutaj z panem prezesem Romanem Kaletą, zaszczyceni, że zaprosiliście nas, szefostwo klubu, pan prezydent, do tego towarzystwa. Przyznaję, że jeśli chodzi o siatkówkę, to mam troszkę sobie do uznania. Z prezydentem Gajewskim, jak nam zabierano województwo, żeśmy rozmawiali o wielu sprawach, między innymi o sporcie. No i tamśmy uzgodnili wstępnie, że bierzemy się za siatkówkę i powstanie AZS Suwałki. AZS-u nie ma, ale jest to Ślepsk. Dobrej myśli jest także prezes zarządu Malow Roman Kaleta. Szef tutaj wpaja nam różnego ducha i biznesu, i sportowego. Także podjęliśmy taką decyzję. No mnie jako szefowi firmy wypada to po prostu wypracować te pieniądze, żeby było z czego płacić. No i obiecuję, że wszystko zrobimy, żebyśmy się wywiązali i żebyśmy mogli razem przeżywać no już na wyższym poziomie jeszcze te emocje związane. Ostatnio oglądałem finał, jak Zaksa wygrała, jak widziałem te złote konfety latające, tak pomyślałem, no niedługo będziemy z nimi grać. Z tego, co prezes mówi, pierwszy mecz mamy z Zaksą, także będzie sensacja. Wygramy. Z sukcesu drużyny cieszy się również pierwszy prezes klubu, choć zdaje sobie sprawę z wysiłku, jaki czeka klub i drużynę. Widzimy coś fajnego. Wchodzimy w coś, co wielu ludzi no, nie dowierza i mówi, i gratuluje, i opowiada, i pyta na każdym kroku. To jest niesamowite, jak podczas takiego sukcesu wychodzi, ile ludzi tym się interesuje, ile ludzi to śledziło. To jest ten pozytyw. No ale z drugiej strony też my z Wojtkiem jesteśmy codziennie w kontakcie. Czasami można nawet dać za dużo i aż za często, według naszych żon. No ale tak to wygląda. I sobie... Konkubinat. Dzisiaj słowo konkubinat. I sobie mówimy, że... Nie możemy sobie pozwolić na to, jako jeszcze w miarę młodzi ludzie, jeżeli chodzi o takie tematy takiego profesjonalnego sportu, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ten hula optymizm przesłonił nam profesjonalizm. Z jednej strony bardzo dużo pozytywnej energii, uśmiechu, zadowolenia i takich emocji, no a wygraliśmy, daliśmy radę, a z drugiej strony ogromny szacunek i skupienie się na najbliższych miesiącach i bardzo ciężka praca. Jednym ze sponsorów prawdopodobnie będzie również miasto Suwałki. Ja tak w przypadku Wigio Suwałki, tak samo i przy siatkówce deklaruję złotówkę do złotówki. Mianowicie będę wnosił i prosił radnych Rady Miejskiej, bo to oni ostatecznie kształtują budżet naszego miasta, ale myślę, że tam mam duże poparcie w Radzie Miejskiej, że jestem w stanie takie rozwiązanie przyjąć, żeby do każdej złotówki zebranej od pozostałych sponsorów miasto dołożyło swoją złotówkę. Według takich zasad, tak jak przy Wigrach. Podczas spotkania z dziennikarzami ujawniono również nazwisko nowego trenera. Szkoleniowcem naszych siatkarzy zostanie Andrzej Kowal, były trener ASEKO Resowi Rzeszów i reprezentacji Polski B. Wojciech Winnik zapowiedział również częściową wymianę zespołu. Zadeklarował również, że drużyna nadal będzie angażowała się w życie społeczne naszego miasta. Społeczność suwalska, środowisko suwalskie jest nam bardzo bliskie i my w tej filozofii podchodzimy do każdego aspektu działania klubu. Na pewno szkoły, na pewno przedszkola,
na pewno żłobki, na pewno wszelkie instytucje, które zwrócą się do nas, na pewno zostaną odwiedzone. Mamy taką kampanię teraz na zakończenie co roku, na zakończenie sezonu, że cały maj, połowa czerwca wychodzimy do szkół, prowadzimy lekcje wychowania fizycznego, godziny wychowawcze. W czasie sezonu jest troszeczkę mniej tego czasu, ale staramy się raz w tygodniu uczestniczyć, obejmować patronatem zawody, sędziować zawody dla dzieci, uczestniczyć we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta Suwałki czy gminy Suwałki. Także na pewno to się nie zmieni. Plus Liga tutaj nic nie zmieni. Nasi zawodnicy, których no niestety jako Suwacza Narodowitych nie mamy zbyt wielu, mimo szkolenia, które jest, wierzymy, że lada moment będą napływały nowe twarze do naszego zespołu, to chcemy, żeby ci zawodnicy bardzo mocno integrowali się i utożsamiali się z miastem Suwałki. Każdy zawodnik, każdy trener tego klubu ma się utożsamiać, poczuwać się do tego, że jest tutaj w tej naszej lokalnej społeczności. Wojciech Winnik zapowiedział również, że memoriał imienia Józefa Gajewskiego pozostanie w kalendarzu drużyny. Jest to nasza flagowa, że tak powiem, impreza, którą organizujemy zawsze na otwarcie sezonu. Jest to ze strony sportowej dobre przetarcie się dla nas na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Teraz na nowej hali będzie to okazja do rozegrania pierwszych oficjalnych spotkań. A na pewno tu nic nie zmienimy wspólnie z panem prezydentem, z samorządem i wierzymy też, że z Urzędem Marszałkowskim, bo ostatnie 4 lata Urząd Marszałkowski też tą imprezę nam pomagał zorganizować. Dalej będziemy kontynuować i powiem więcej. 15-lecie klubu zobowiązuje, chcielibyśmy, nowa hala zobowiązuje, chcielibyśmy naprawdę ten memoriał jeszcze rozbudować o dodatkowe walory sportowe i organizacyjne i na pewno zaprosić jeszcze lepsze zespoły, no historycznie mocno zrobić ten memoriał. Chcielibyśmy wyjść poza granicę, zaprosić zespoły, no tutaj czy z Niemiec, czy z Rosji, czy z innych krajów ościennych, które reprezentują wysoki poziom międzynarodowy.